Dowódca plutonu ostatnio zapytał właśnie na apelu, kto miałby ochotę oddać krew. Uznałem, że akurat jest okazja, dawno nie byłem, to czemu nie? Traktuję to niejako jako obowiązek obywatelski, nie? Skoro mogę tam jakoś niedużym nakładem sił pomóc komuś innemu na świecie, czemu miałbym tego nie robić? Niewiele brakuje do honorowego dawstwa? Wie pan co, ja dopiero byłem czwarty raz teraz, więc jeszcze trochę. Dzisiaj mieliśmy 17 dawców. Bardzo chętnie przyszli, wszyscy bardzo chcieli oddać. No nie wszystkim się udało, ale cieszymy się, że mogliśmy ich tak licznie tutaj zobaczyć w dniu dzisiejszym. Najbardziej potrzebujemy tych grup minusowych, bo ich najbardziej nam schodzi. Mniej jest tych dawców z grup minusowych, ale wszystkich bardzo chętnie zapraszamy, czy te dodatnie, czy minusowe. Wszyscy są mile widziani u nas. Niektórzy myślą, że trzeba być na czczo, a to jest bardzo ważne, żeby być po posiłku, dobrze nawodnionym, wyspanym, no i zdrowym. Nie przyjmować jakichś tam silnych leków, a jeśli się ma jakieś takie, powiedzmy, wątpliwości, to warto sobie to przedyskutować z lekarzem i później się dowiedzieć podczas tej rozmowy kwalifikacyjnej. U mężczyzn pierwszy tytuł po 6 litrach, u kobiet po 5. A najwyższy to jest te 20 litrów zasłużone już dla zdrowia narodu. Komenda Wojewódzka Policji w Opolu regularnie organizuje akcję krwiodawstwa. Jest to najcenniejszy darm, jakim możemy się podzielić z drugim człowiekiem. Dzisiaj do naszej akcji zaprosiliśmy zaprzyjaźnione służby, które podobnie jak my wiedzą, czym jest cierpienie ludzkie, są często na miejscu zdarzeń. Byli z nami dzisiaj żołnierze z 10. Brygady Logistycznej, byli funkcjonariusze z Krajowej Administracji Skarbowej. Oprócz tego waloru takiego pomocowego oczywiście możemy zapewnić sobie taki dodatkowy bonus w postaci 2 dni wolnych, które należą się każdemu krwiodawcy. Są też oczywiście słynne czekolady od pań i panów, którzy prowadzą to krwiodawstwo, ale jednak chodzi o to, żeby pomagać ludziom, którzy są w cierpieniu, którzy potrzebują tej krwi, bo przy jednej operacji często potrzebnych jest kilkanaście litrów krwi, aby uratować czyjeś życie, a jeden krwiodawca, przypomnę, może oddać jednorazowo 450 ml, więc łatwo policzyć, ilu krwiodawców musi pojawić się w takiej akcji jak dzisiaj, aby uratować jedno ludzkie życie. My jesteśmy regularnie przygotowani, żeby taką akcję prowadzić. Nie są to akcje jakieś takie spontaniczne, one są zaplanowane, można wcześniej na naszych stronach internetowych zobaczyć termin. Ta krew jest nieustannie potrzebna, zwłaszcza te rzadkie grupy krwi, i zachęcamy, czy to w takim krwiobusie, jak tutaj widzimy, czy też do regionalnych stacji krwiodawstwa można się zgłaszać i tą krew oddawać.